rozpoczęła się kolejna seria spotkań prezydenta Mariusza Wołosza z mieszkańcami Bytomia. Pierwsze z nich odbyło się w Stolarzowicach w szkole podstawowej numer 43. Chciałam posłuchać, jakie ma propozycje dla nas jako dla mieszkańców. Myśli pani, że konieczne właśnie są takie spotkania, żeby przyjść i porozmawiać? Ja myślę, że tak. Nie wszystko się wyczyta. Nie każdy ma dostęp do internetu. Myślę, że to jest bardzo dobra inicjatywa ze strony tutaj prezydenta i władz miasta. No przede wszystkim to jest okazja porozmawiania czy tu w Stolarzowicach, czy w każdej innej dzielnicy o problemach gdzieś tam mieszkańców. I przede wszystkim wtedy też mieszkańcy mają dobry kontakt z prezydentem i jest szansa załatwienia części problemów, rozwiązania ich. W trakcie spotkania w Stolarzowicach poruszano m.in. sprawy inwestycji drogowych w tej bytomskiej dzielnicy, rozbudowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej, czy realizacji programu ograniczania niskiej emisji. Mieszkańcy Stolarzowic wskazywali także na konieczność wprowadzenia ograniczenia prędkości na ulicy Suchogórskiej, czy zamontowania oświetlenia przy ulicy Chmielewskiej. Zawsze spotkania z mieszkańcami są dla mnie ważne, a teraz staramy się wrócić do pierwotnej formy, czyli do tych spotkań bezpośrednich. Oczywiście też myślimy dalej o spotkaniach online'owych. Zobaczymy, jak to będzie się wszystko toczyło. No, wciąż jesteśmy jeszcze w pandemii i obserwujemy sytuację, no ale próbujemy do tej pierwotnej formy wrócić. To wiele informacji potrzebnych mi do codziennego funkcjonowania w pracy. Mam nadzieję, że będziemy je mogli kontynuować. Spotkania z mieszkańcami są ważne, choć nie zawsze łatwe. Mnie interesuje tutaj, co się dzieje, ponieważ mieszkam tu już prawie 40 lat. Więc widzę, jak się Stolarzowice zmieniają, jak się rozwijają, ale nic za to nie idzie, bo bezpieczeństwo nie jest dobre. Chodzi mi o drogi, o prędkości, tego typu rzeczy. Najbliższe spotkania prezydenta z mieszkańcami zaplanowano w Górnikach 25 października w siedzibie OSP, 8 listopada w Karbiu w szkole podstawowej numer 21 i 22 listopada w Rozbarku w Centrum Edukacyjno-Kulturalnym imienia Gorczyckiego. Harmonogram spotkań może się zmienić w związku z rozwojem sytuacji epidemiologicznej.